Inżynieria odwrotna, zwana także wsteczną, a z angielskiego reverse engineering, polega na badaniu urządzenia lub programu, aplikacji, gry itd., w celu ustalenia, jak działają. Z metod inżynierii odwrotnej korzysta się z reguły albo po to, by przygotować odpowiednik badanego oprogramowania, albo po to, aby skoordynować pracę własnego programu lub urządzenia z badanym. Zagadnienie inżynierii odwrotnej jest niezwykle szerokie ponieważ wymaga rozległej wiedzy o każdym aspekcie systemów informatycznych, takich jak grafika, audio, wideo, programowanie, a nawet działanie kernela, biosu, chipsetów i surowej komunikacji ze sprzętem. Dlatego też szkoleniami z zakresu inżynierii odwrotnej, w tym badaniem plików binarnych, zajmują się wysoce wyspecjalizowane firmy skupiające się na co dzień na bezpieczeństwie. Cena takich kursów sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Alternatywą jest samodzielne poszukiwanie informacji, na undergroundowych lub deepwebowych forach dyskusyjnych albo uczestnictwo w proponowanym przez nas kursie wideo. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego kursu? W jego trakcie dowiesz się m.in. jak planuje się pliki pomocnicze używane do oprogramowania oraz w jaki sposób przygotowuje się, kreuje i tworzy algorytmy odczytu zasobów. Poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów i analizą danych. Będziesz badać i modyfikować pliki binarne i nieznane pliki graficzne. Nauczysz się wprowadzać zmiany w plikach graficznych, tworzyć obiekty trójwymiarowe, odkryjesz również binarną reprezentację tych plików. Dodatkowo zdobędziesz podstawy obfuskacji danych, a także ich kompresji i dekompresji. Po ukończeniu szkolenia poradnik hakera kurs wideo inżynieria odwrotna plików binarnych będziesz mógł pochwalić się znajomością zagadnienia na poziomie średnio zaawansowanym. Pozostanie Ci uzupełnienie wiedzy dotyczącej rozpoznawania plików audio i wideo. Ta tematyka to wyższy poziom trudności, dotrzesz do niej z czasem i praktyką.